Tam w tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób stworzyć aplikację, pierwszą aplikację, używając Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows 8, używając C Sharpa, języka programowania firmy Microsoft o nazwie C Sharp. Więc naciskamy File, tworzymy nowy projekt, czyli klikamy New Project i teraz tutaj macie kategorię szablony, tak zwane templates. I macie do różnych rodzajów języków programowania. W poprzednich moich wideo używałem szablonów z JavaScript, ale w tym wypadku pokażę Wam, jak to wygląda z szablonami pod język programowania Visual C Sharp. Więc wybieramy Windows Store oczywiście, nie? Blank App i tutaj na przykład napiszmy Witaj, witaj świecie. Witaj świecie. Popularna aplikacja. I o, może S zamienię na S. Tak. I tworzymy, naciskamy OK. I teraz Wam orientacyjnie wyjaśnię, jak się posługiwać tym oprogramowaniem, ponieważ w poprzednich swoich wideach pokazywałem Wam, jak się tworzy aplikacja, ale nie zagłębiłem się dokładnie, jak się posługiwać tym Visual Studio Express, więc tak pokrótce Wam to opowiem, jak to wygląda. Więc teraz widzicie, został utworzony projekt. I o co chodzi? Macie tak zwany Solution Explorer. Jest to tutaj widzicie, bo musicie sobie zdawać sprawę, że solucja to jest inaczej rozwiązanie jakiegoś problemu i to może się składać z iluś projektów. Tu klikając prawym klawiszem możecie sobie dodawać nowy projekt. I na przykład ten nowy projekt może się składać, być napisany w JavaScriptie albo w innej technologii, Visual Basic. Więc tutaj utworzony został nam projekt o nazwie Witaj Świecie. Na razie widzicie, tutaj macie zakładkę Window, możecie zamknąć otwarte dokumenty, Close All Documents, czyli jest puste. I teraz co zachodzi, jeżeli zwrócicie po prawej stronie, widzicie takie podkatalogi jak Properties, właściwości, Reference, odnośniki, Assets, czyli na przykład zdjęcia, logo i tak dalej. Common katalog, czyli zawiera plik XAML, no i plik aplikacji, główny plik opisujący Waszą aplikację i main page, co jest na Waszej stronie, czyli jak wygląda Wasza aplikacja. No i dobra, i załóżmy, pokażę Wam, jak wygląda, czyli jeżeli naciśniecie main page XAML, to Wam się uruchamia tak zwany Loading Designer, czyli uruchamia Wam się projektant taki Microsoftowy do tworzenia interfejsu użytkownika. I teraz, jeżeli uruchomicie tą aplikację, czyli naciśniecie Local Machine albo F5, jak naciśniecie, to ta aplikacja Wam się uruchomi, ale widzicie, logo jest takie, nie ma loga i na razie jest czyste takie czarne, więc naciskamy Alt F4, żeby zatrzymać ją. I tutaj mamy Stop Debugging. No i o co chodzi? I teraz na dole tutaj macie opis tego main page XML w formacie XAML. Jest to prosty format, tak jak mówię, tutaj macie różnego rodzaju informacje, możecie zawsze znaleźć, jak czegoś nie wiecie, w samouczka. A tutaj pod tym plikiem XAML, który jest w takim formacie, znajduje się main page XAML.cs, czyli to jest C Sharp, czyli prawdziwy plik w języku oprogramowania C Sharp. I tu widzimy using system, czyli użycie jakich bibliotek, czyli to są biblioteki, tak zwane. Po drugie to jest namespace, czyli obszar nazw Witaj Świecie. Tutaj widzimy główną klasę main page, która dziedziczy po klasie page. I tutaj widzimy, że ta klasa page znajduje się w Windows User Interface XML kontrolki. Czyli i tutaj macie metodę initialize component, czyli która uruchamia Wasze oprogramowanie. No i dobra, no to tak wygląda to w postaci. Jeżeli teraz wejdziecie na MagePine XAML, to widzicie designera. No i co możecie zrobić za pomocą tego designera? Tutaj macie taką, możecie to zmniejszać. I o co chodzi? Możecie na przykład przyciągać, tu po lewej stronie macie tak zwany toolbox, czyli
narzędziowe przyciski i tak dalej, kontrolki Windows popularne. I na przykład stwórzmy sobie prostą aplikację, mamy przycisk jakiś, możemy go, widzimy, przyciągać w różne miejsce. Możemy zmienić mu nazwę, tutaj mamy Properties, naciskacie i tutaj się pojawia takie coś jak macie tekst i tutaj, przepraszam bardzo, tekst, tutaj możecie zmienić czcionkę tekstu, na przykład będzie większy, tutaj macie content, common content i tu na przykład naciśnij mnie. Naciśnij mnie. I teraz, jak to nacisnę, to widzicie, naciśnij mnie się pojawiło tutaj. Ale oczywiście możecie tutaj zmieniać kolor tego przycisku. Macie kategorię brush. No i dobra, to teraz utworzyliśmy przycisk. Teraz na przykład wpiszmy sobie na przykład, będziemy mieli jakiś tak zwany pole tekstowe, gdzie będziemy wpisywać na przykład własne imię. Tutaj usuniemy ten tekst, który się obecnie znajduje tutaj w textboxie. I na przykład ten textbox nazwiemy na przykład, nie wiem, imię. Imię. Natomiast ten przycisk nazwiemy, no na przykład przycisk. Nie stosuję specjalnie, żeby wam nie mieszać. Nazywam po prostu te obiekty. Ten przycisk nazwałem przycisk do łatwej identyfikacji. Textbox nazwałem imię do łatwej identyfikacji. I teraz jeszcze pojawi się nam takie coś jak textblock. To będzie coś, co będzie nam wyświetlało nasz... Jak naciśniemy ten przycisk i w połączeniu z tym tutaj imieniem pojawi się witaj, Andrzej i tak dalej. Czyli tutaj słowo witaj się pojawi. No i dobra, no to tutaj naciśniemy, że to będzie, nie wiem, powitanie. No i dobra, i teraz mamy wszystko. Jeszcze tu zmienimy sobie tylko tekst wielkości, będzie na przykład 48. Weźmy sobie, ustawmy kolor, nie wiem, na przykład na zielony. No i dobra, i teraz o co chodzi? Zdajecie sobie zawsze sprawę, że w Windowsie jak klikniecie jakiś przycisk, to coś się dzieje, więc to się nazywa w Windowsie tak zwany event, zdarzenie. I musimy zrobić tak, że jak naciśniemy ten przycisk, to uruchomi się po naciśnięciu raz przycisku, bo są różne zdarzenia, jak na przykład zmiana koloru, uruchomienie aplikacji i tak dalej, ale jak naciśniemy ten przycisk, to ma się wyświetlić Andrzej, czyli ma pobrać napis z tego pola imię i wyświetlić w naszym tutaj kontrolce, w naszej kontrolce tej text block. Więc tutaj mamy jeszcze, widzicie, tutaj designer jest. A tutaj wam pokazuję, tutaj macie ułatwienie w formacie XML, przycisk imię powitanie, więc jak zapominacie na przykład. Więc tak, dodajmy tutaj zdarzenie, więc musicie, tutaj macie takie coś, piorun taki, naciskacie to i tu macie różnego rodzaju zdarzenia, na przykład jak naciśniemy ten przycisk, to co się dzieje? Klikamy dwa razy lewym klawiszem myszki i tworzy nam się metoda lub funkcja, która uruchamia się w momencie, kiedy uruchomimy ten przycisk. Więc tak, no to co musimy zrobić? Musimy pobrać najpierw tekst, czyli tak, w tym polu textblock powitanie, czyli piszemy powitanie, czyli nazwę tej kontrolki, kropka i teraz ona ma właściwość wyświetlania tekstu. To jest prosta właściwość, widzicie ile właściwości ma ta kontrolka, tekst. I teraz przypisujemy i teraz piszemy, w cudzysłowie umieszczamy napis, na przykład witaj, odstęp, spację zrobiłem, no tu mogę przecinek zrobić, witaj, i teraz plus, to znaczy łączenie ciągów znaku, i teraz musimy wydobyć ten tekst z tej kontrolki wprowadzania tekstu, czyli textbox to jest imię, no to wpisujemy imię, kropka, tekst,
Widzicie, że mi pomaga i naciskam tab plus i teraz wpisuję na przykład, nie wiem, wykrzyknik. I teraz na końcu zawsze piszę średnik. I teraz, jeżeli uruchomię to zwróćcie uwagę, co się dzieje. Pojawiło mi się pole tekstowe i przycisk naciśnijmy. I tutaj wpisuję swoje imię, na przykład Andrzej. I teraz jak naciśnę, to pisze witaj Andrzej. Więc tak wygląda pisanie prostych aplikacji przy użyciu z kolei technologii C Sharp. Nie chcę wam, na razie chciałem wam pokazać, jak ogólnie wygląda posługiwanie się tym Visual Studio Express. I tutaj macie główne pliki, czyli main page, czyli tutaj otwiera wam w formacie XML, czyli tutaj możecie sobie łatwo zobaczyć, jakie macie ikonki, przyciski na tym swoim ekranie. I tutaj macie pod spodem oczywiście plik CS i tutaj macie metody, ale tutaj macie jeszcze plik aplikacyjny. I teraz wam chcę coś pokazać. Jeżeli wejdziecie w go, w ten plik XAML, to on wygląda normalnie tak, ale pod nim jest plik normalnie w języku C Sharp i on jest taki. I teraz on ma tutaj, jak widzicie, namespace, czyli obszar nazw, witaj świecie. Tutaj jest klasa, która dziedziczy po klasie aplikacji. I tutaj macie konstruktor Initials Component, czyli on uruchamia to, że wam rysuje się na przykład przyciski i tak dalej. I tutaj macie tak zwane stany aplikacji, na przykład on launch, czyli co się dzieje w momencie, kiedy aplikacja się uruchamia. Tu możecie tu dodać kod. I co się dzieje, jak aplikacja jest w stanie zawieszenia, na przykład wrzucicie ją w Windows 8, wiecie, że jest możliwość uruchamiania wielu aplikacji jednocześnie, to ta aplikacja jest zawieszona w tym momencie i potem jak znowu ją wrzucicie na główny ekran, to ona się, jak to się mówi, resume suspending, czyli znowu ożywa, jak to się mówi. Więc widzicie, że w tym pliku jest dużo informacji, które możecie sobie zmienić, a tutaj macie biblioteki, które używa domyślnie taka podstawowa aplikacja. Więc tak wygląda tworzenie podstawowej aplikacji w Windows 8, jeżeli chodzi o technologię XAML i język programowania C Sharp. Tutaj macie jeszcze tutaj fajną opcję Window Close All Document, czyli zamykam jej wszystko, to co widzę tylko w Solution, jak macie wiele plików, to możecie sobie to zmienić, szybko otworzyć main XML, już jesteście, znowu się ładuje do loader. Jeżeli chodzi o powiększanie kodu, to też możecie, przytrzymujecie klawisz Ctrl i nacisk i kręcicie do przodu scroll w myszce. Jeżeli widzicie, możecie sobie przybliżyć tekst i patrzeć, co jest dokładnie. Tutaj macie dodatkowe komentarze, czyli pokażę wam na przykład na przykładzie. Tutaj macie, tu jest pokazane on launch, czyli tu jest po angielsku napisane invoked when the application is launched normally by the end, czyli kiedy jest aplikacja uruchomiona normalnie przez użytkownika. Other entry points will be used when application is launched, open specific files, czyli jak otwiera określony plik, wyświetla rezultaty i tak dalej. A suspendent macie tutaj, on suspending, czyli jest wywołana ta metoda, kiedy aplikacja jest zawieszona, czyli aplikacji stan jest zapisywany bez potwierdzenia, czyli na przykład Windows sam, jeżeli jest problem z pamięcią, to może sam wyłączyć tą aplikację, a czasami wiadomo, nie chcielibyście tego, więc musicie tutaj zaimplementować zdarzenia, które odpowiadają na zapisywanie stanu aplikacji z pamięci, bo jeżeli ją zawieszacie, aplikację, to ona jest nadal w waszej pamięci, ale w momencie, kiedy Windows na przykład stwierdzi, że mało pamięci, to on zwolni to, zamknie tą aplikację i stracicie na przykład dane, które wprowadzaliście w niej. Więc tak to wygląda, w jednym z następnych wideo opiszę wam, co to są tak zwane stany aplikacji w Windows 8. To wszystko w tym wideo. Do usłyszenia i miłej nauki. Trzymajcie się.